Witam Państwa bardzo serdecznie, Jacek Ozarski, TAK TV. W dniu dzisiejszym gościmy u europosła, kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej, pana Janusza Korwin-Mikkego. Dzień dobry, panie pośle. Panie pośle, jest pan osobą znaną, jest pan osobą, która w polskiej polityce gości już od kilkudziesięciu lat. Odnoszę jednak wrażenie, że dla przeciętnego Polaka, dla przeciętnego wyborcy ta znajomość pańskich poglądów jest dosyć powierzchowna. Dlatego chciałbym dzisiaj porozmawiać z panem o właśnie tych poglądach, oddzielić mity od faktów. Zacznijmy może jednak od kampanii prezydenckiej. Jest pan wyjątkowo konsekwentnym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej. Jest pan chyba rekordzistą, jeśli chodzi o startów. Czy wynika to z wiary, że za tym kolejnym razem się uda, czy bardziej chodzi o możliwość w mediach publicznych głoszenia swoich poglądów? Do tej pory chodziło o to drugie. Problem polega na tym, że te mity, o których pan mówił, narosły z tego powodu, że w ogóle przykład w reżimowej telewizji nie było dość lat. No, ani razu, mimo że ustawa o telewizji publicznej nakazuje pokazuje różne punkty widzenia, to tylko lewice. PO, PiS, SLD ewentualnie i tak dalej. SLD coraz mniej chętnie, bo SLD schodzi w prawo, więc coraz mniej chętnie pokazuje SLD. Jakim prezydentem będzie Janusz Korwin-Mikke? Co, uwzględniając obecne ograniczenia prawne, ustrojowe, ograniczenia kompetencji prezydenckich, co planowałby pan zrobić jako prezydent? Kompetencje prezydenckie są nie największe. Ale na przykład prezydent jest dowódcą najlepszych sił zbrojnych, to jest spora kompetencja. Prezydent również zawiaduje z umami specjalnymi, o czym się w ogóle nie mówi. Bardzo poważna konsekwencja. Prezydent również polityka zagraniczna, więc w dużej mierze w gestii prezydenta, bo to miał ambasadorów, prawda? Więc to jest ważna sprawa, bo bez jego zgody nie ma ambasadora. Przyjmuje ambasadorów, akredytuje. Również ma bardzo ważną funkcję, którą ja skończę, to jest ułaskawianie ludzi. Nie dlatego, że nie chcę być ułaskawiać, tylko dlatego, że w tej chwili zrobi się tego fabryka kapusiu dla bezpieki. Idzie się do faceta i mówi się, załatwia się ułaskawienie. I tylko bardzo zostać kapusiu, prawda? I tak się ludzie robi. Prezydent nie może służyć do tego celu, jasno trzeba powiedzieć. Ja na przykład widziałem, parę lat temu czytałem, bo jest luty, czytałem tam o rewolucji lutowej. Między innymi czytałem o wcześniejszej sprawie, o zamachu, który robił brat Lenina, Janow, zresztą z bratem Piłsudskiego również na spółki. I matka Janowa, również Lenina oczywiście, matka Janowa napisała list do cara, że jej syn jest dobrze wychowany, on nienawidził terroryzmu, na co jest odręczny dopisek cara, no ładnie ona zna swojego syna. Rozstrzelano go zresztą, za powieszoną, przepraszam bardzo. Ale co jest istotne w tym wszystkim? Car osobiście to czytał. Natomiast dzisiaj prezydent tego oczywiście nie czyta. I to robi na cyfraganach, podpisuje tylko podsunięte papierki. To jest problem, nazywa się kpina w tej chwili łaskawienia. Ja przywrócę normalność. Co poza tym ukróceniem tych łaskawień, jakie inne ruchy można tutaj się spodziewać? Polityka zagraniczna jest bardzo ważna, wojskowo się bardzo ważna. Oczywiście będę składał projekty ustaw, no i wetował ustawy. Wetowanie, no to zawsze, potem trzeba dwóch trzecich, prawda, żeby to robili, nie jest takie proste. Ale będę również projektował ustawy. Problem polega na tym, że jeżeli ustawę zgłasza tam 100 tysięcy podpisów, że podpisuje ustawę, no to Sejm to odrzuca jak Boże Hybrys. O wiele trudniej się odrzucić ustawę, że zgłosił prezydent. Rozumiem. Przejdźmy zatem do kwestii pańskich poglądów, wokół których narosło wiele nieporozumień i mitów. Pierwsza rzecz, podatki. Tutaj też narosło wiele nieporozumień, wiele przekłamań, łącznie z tym, że jest pan zwolennikiem zniesienia wszelkich podatków. Dwie rzeczy są na świecie pewne, to jest śmierć i podatki, prawda? Więc podatki oczywiście będą, natomiast po pierwsze będą znacznie niższe, nie dziesięciokrotnie niższe, jeżeli ja pomijam jednym rządzie w Polsce. A po drugie, to nie będą to inne podatki niedochodowe, nie będzie podatku od kupna sprzedaży. Nawiasem mówiąc, świętej pamięci Lech Kaczyński przeforsował projekt likwidacji od spadkowego i od kupna sprzedaży w obrębie rodziny. Trzeba tylko rozszerzyć na resztę ludzi, to już jest dosyć prosta operacja. Natomiast podatek dochodowy jest oczywistym nonsensem. Podatek dochodowy to jest kara za dobrą pracę, tym wyższa grzywna, im lepiej pracuje. To jest absurdalny kompletnie podatek. No i podatek, który generuje bezrobocie, no bo powtarzam, że bezrobocie jest tam, gdzie jest głównym podatkiem. Zwróćcie uwagę, że mamy w Polsce od 500 000 do 1 000 000
ludzi tam z Białorusi, Ukrainy i tak dalej, którzy pracują. I dla nich praca jest, bo nie są opodatkowani. Problem polega na tym, że praca jest opodatkowana i to powoduje bezrobocie. Gdybyśmy zlikwidowali podatki dochodowe, to bezrobocie by tygodnia zniknęło. Czy się nieźle, mówię, poważnie to nie w tygodnia, bo każdy przyjdzie sobie szybko policzył, zaraz, to ja już nie płacę podatku żadnego, zatrudnię ludzi na drugą, trzecią zmianę, właściwie maszyny mi się amortyzują, a podatku żadnego nie płacę. To znaczne obniżenie kosztów produkcji. Czyli w tym momencie towary polskie by się stały znacznie tańsze, żeby nie płacić tego podatku. Czyli by się eksportowały znacznie łatwiej. Poza sprawa. To bezrobocie by ciągnął, można szybciej ciąć tygodnia, bo prywatny rynek działa błyskawicznie. Czyli wiemy, że znika podatek dochodowy. Jakie podatki zostają? To głównie budzi pewne opory. A tu mamy świetny pretekst, bo my go nie nakładamy, mamy ten 15% VAT. Musimy go nakładać, trudno, prawda? Czyli 15% VAT wystarczy na wszystkie potrzeby. No tak, bo ona musi nam wystarczyć na główną potrzebę, mianowicie spłatę długów. Spłacamy długi zagraniczne i musimy spłacać również zależność od emerytów. Przecież my zniesiemy przymus płacenia na emerytury. W związku z tym będziemy musieli, bo w tej chwili jest tak, że pieniądze są już dawno rozkradzione, przejedzone. No i teraz jest tylko tak, że młody człowiek idzie do pracy, natomiast chyla się jego składkę i wypłaca się emerytowi. Jak nie będzie tych składek u tych ludzi, a ogromna większość się nie ubezpieczy oczywiście natychmiast, bo są ludzie rozsądni, no to w tym momencie trzeba będzie znaleźć inne źródło, no i właśnie prywat jest nam tutaj potrzebny. Będą podatek od nieruchomości na przykład. Będą dochody z kopalni, to nie podatek, tylko dochody z kopalni. No. Także to nie jest jedyny podatek, jaki będzie. Podatek od nieruchomości, to tych samych jest w wysokości jak obecnie, tylko na się nakładanie. Nakładano, to służył głównie utrzymaniu wojska i policji. To właściwie jest wszystko, bo znaczy, założenie jest takie, że podatek od nieruchomości, to są dwa podatki w nieruchomościach naprawdę, służyły do utrzymania wojska i policji. A przecież wojsko i policja to jest w tej chwili niecałe 10% budżetu. To jest niecałe 10% budżetu. Teraz mamy zwiększone trochę wydatki na wojsko, będzie pewno 10%. Także możemy 10% zmniejszyć podatki. No i to właśnie wszystko. Urzędników będziemy mieli tyle, co na lekarstwo. Już czasami mówię na spotkaniach, że jak Polska sięgała, Królestwo Polskie działo po Smoleństwo, urzędników Polski było 500 i mieli rządzić państwem. No bo nie będzie 500, no bo będzie pewnie 1000 albo 2000, ale nie 600 tysięcy. No. To będzie zupełnie inna kategoria. Czyli sądy na przykład utrzymują się z opłat? Sądy, to nie są, sędziowie nie są urzędnikami państwowymi, na niektórzy bo są. No, nie wiemy tych rzeczy. Sędziowie to nie zależy od aparatu państwowego. Aparat to jest to, co podlega premierowi. To jest aparat państwowy. No tak, ale jest to jednak rodzaj władzy, która też czegoś... Tak, to jest osobna władza, ona będzie się rzeczywiście. W tej chwili nie chcę skłamać, ale chyba do budżetu wpływa 4 razy więcej pieniędzy z opłat sądowych niż kosztują sądy, także możemy jeszcze trochę zmniejszyć opłaty sądowe, jeszcze się sądownictwo samo uczy. Rozumiem. Kwestię podatków mamy zatem z grubsza wyjaśnioną. Przejdźmy zatem do spraw ustrojowych. Absolutyzm, monarchia, czy może jednak demokracja? Ja jestem monarchistą tak naprawdę, ale możemy żyć w republice, byle nie w demokracji. Żeby powiedzieć, czym się różni republika od demokracji. Są częste sytuacje, kiedy prawo chce coś tam, a lud chce czego innego. W demokracji wykonuje się wolę ludu, a w republice wykonuje się prawo. Nie zdarzają się na wolę ludu. Dura lex sed lex, prawda, i wykonuje się prawo. Więc w republice daje się przeżyć. Tak naprawdę państwo musi spełniać dwa podstawowe warunki. Musi być praworządność, czyli istnieją jakieś sądy niezależne od państwa i wyroki są wykonywane. Wyroki są jasne, prawo jest w miarę jasne i zrozumiałe, żeby każdy mógł je zrozumieć. To jest praworządność. I dwa, to musi być wolny rynek. Jeżeli mamy wolny rynek, to właściwie szczerze mówiąc jest wszystko jedno, czy się nie wtrąca wolny rynek, czy parlament, prawda? Się nie wtrąca, to się nie wtrąca, bo wszystko jedno, kto się nie wtrąca. Także jeżeli mamy te dwa warunki spełnione, to jesteśmy w stanie się zgodzić na każdy system państwowy, byle te dwa warunki były spełnione. No tak, ale ktoś to prawo tworzy, czyli tutaj w tym koncepcji, kto tworzyłby prawo? Na pewno nie Sejm. Na pewno nie Sejm. Jeżeli mamy koncepcję republiki, to widzimy Radę Stanu, widzimy Senat. Sejm by służył tylko do jednego celu, mianowicie do uchwalania zasadności podatków. Czyli krótko mówiąc, posłowie na Sejm. Oni by pracowali, zawsze byliby w domach, nie byliby
Warszawie, nie byliby wierzyć z kości słoniowej, cały czas by rozmawiali z ludźmi, wiedzieli, byliby w stanie płacić. No i raz do roku by się pojawiali w Sejmie na dwie godziny, żeby czy podnieść podatki, czy obniżyć podatki, czy ich nie ruszać, prawda? I tylko tyle, nic więcej Sejm by nie robił. Natomiast kilkunastoosobowa Rada Stanu plus pod kontrolą Senatu, który w tej koncepcji liczyłby po dwóch senatorów z województwa, czyli 32 arystów, podstaw tylu ludzi. I mniej ludzi obraduje, tym jest sensowniej. Są widać, że obrady Senatu są sensowniejsze niż Sejmu, jest po prostu mniej. I to by się tak tworzyło prawo. Oczywiście jeszcze z wetem dla prezydenta, jakieś takie rzeczy. Kwestia kolejna, o którą pretensje mają do Pana środowiska narodowe, czyli kwestia narodowości kapitału. To, czy kapitał ma narodowość? Czy państwo powinno w jakiś sposób chronić własny kapitał? Czy powinno pozostawić to wolnej grze rynkowej, tak, aby na podstawie tej wolnej grze rynkowej jeżeli działa na przykład cała kupa tych gospodarstw rolnych, została wykupiona przez Polaków, a naprawdę kupili to Niemcy, którzy zawarli z nimi umowę. Skąd państwo wie, czy kupiła Polaka, czy Niemca? No, to prawda. Jeżeli mamy spółkę, to dzisiaj jest to spółka kapitałem niemieckim, a jutro część Niemców sprzeda swoje udziały, kupią Polacy, więc spółka kapitałem polskim. Skąd państwo ma to wiedzieć w ogóle? To jest jakiś zupełny absurd. Zupełny absurd. Ma być, jeżeli chcą Chińczycy sprzedawać Polakom taniej, no to to nie kupują Chińczycy. Nie produkują Chińczycy, prawda? Nie ma najmniejszych powodów, żeby Polakom to utrudniać. No, rynek musi o tym decydować. I od razu mówię kolegom narodowcom, że nie ma co się obawiać. Nie ma się czego obawiać, bo jeżeli my chcemy kupić jakieś chińskie towary, no to musimy mieć pieniądze. Cenę musimy wyeksportować coś, no bo inaczej byśmy nie mieli to pieniędzy. W związku z tym z całą pewnością to samo eksportujemy, co importujemy. Więc nie ma. A znaczy jest jedna możliwość, żeby więcej zaimportować i wyeksportować, więc ja się weźmie pożyczkę, albo dostanie się subwencję. Czyli nim sobie ten, kto chce poskarżyć pożyczkę, ten chce, formuje obcy kapitał. Bo za dolary kupujemy towary za dolary, za złotówki kupujemy towary polskie. No, więc ten, kto bierze pożyczkę za granicy, ten foruje obcy kapitał. To prawda, natomiast w otaczającym nas świecie jednak państwa prowadzą politykę czasami dość intensywną, protekcjonistyczną. Weźmy na przykład niemieckie działania w stosunku do polskich i nie tylko przewoźników. Okazuje się w tej chwili, że PESA ma problem z uzyskaniem homologacji w Niemczech. No, problem polega na tym, że to jest kwestia socjalizmu. Proszę zwrócić uwagę, że ci sami ludzie, którzy są na ulicach, domagają się podwyżki płacy minimalnej, protestują, kiedy Niemcy chcą, żeby była, jak ktoś jeździ po Niemczech, żeby płacił wyższą przecież płacę minimalną kierowcą. No. I tyle. No to jest absolutnie, nie wiem, płaca minimalna jest chorobliwym pomysłem. Chorobliwym pomysłem całkowicie. Ale Niemcy są suwerennym państwem, to nie chodzi o ich interesy narodowe. Chodzi po prostu o to, że uważają, że jeździ sobie jakiś przewoźnik i gdyby to był niemiecki przewoźnik i też nie płacił niemieckim kierowcom płacy minimalnej, też by wsadzili do kryminału. To nie jest narodowe, to jest socjalistyczny pomysł. Nie narodowy. Także oni uważają, że jak takie obciążenie spoczywa na przewodniku jeżdżącym po nim, to wszyscy powinni tyle samo płacić. To nie jest przejaw anasjonizmu absolutnie. Natomiast ja wrócę na jedno pytanie. Jeżeli mam fabrykę zbrojeniową w Polsce i kupię ją Niemiec, to ten człowiek będzie robił dobre czołgi, bo ja nigdy nie kupię tych czołgów. A jak jest to polski dyrektor, to ja nie wiem, czy nie kupiony przez Niemców. Było o wiele łatwiej czy kupić polskiego dyrektora, niż postawić jego fabrykę. A pozostaje jeszcze kwestia transferu zysków do kraju macierzystego. To dobrze, ja to nie rozumiem. Jeszcze raz mówię, jeżeli on zarobi miliard złotych i zawiezie do swojego kraju, to co on zrobi z tych miliardów złotych? No, wymieni pewnie na rodzimą walutę. No, dobrze, ale ten ktoś, kto ten weźmie, to nie złotych, co on nie zrobi? No, musimy coś kupić. W końcu on ten złotówek nie weźmie i nie napali mi w piecu, prawda? Gdyby napali mi w piecu, to byłoby dobrze, bo bardzo złotówki wzrosły. Ale on nie napali w piecu niestety, tylko przyjdzie i kupi coś w Polsce.
Jak pan ocenia zatem takie działania krajów, zwłaszcza bogatych krajów zachodnich, o których może trochę mniej słyszeliśmy w mediach, a które te bogate kraje zachodnie jednak podejmują? Mam na myśli działania wobec krajów słabszych, biednych, krajów trzeciego świata, polegające na wspieraniu tam pod pozorem walki z terroryzmem, walki o wolność i demokrację, konkretnych ugrupowań, konkretnych środowisk, w zamian za co środowiska te po objęciu władzy gwarantują swoim sponsorom praktycznie półdarmowe surowce, dostęp do miejscowych rynków, rynki zbytu, tanią siłę roboczą i tym podobne. To jest normalne, to samo jest na Ukrainie przecież na przykład, prawda? Gdzie Amerykanie użyli oficjalnie do 5 miliardów dolarów w obalenie reżimu ukraińskiego, w obalenie reżimu pana Janukowycza, słabego skorumpowanego, bo to jasno, łatwo się go obaliło. No i teraz zakładają, że Ukraina będzie prowadziła politykę proamerykańską, prawda? Za darmo nie dali 5 miliardów dolarów. No to nawet tyle chodzi może o kapitał, ile chodzi o po prostu politykę całą zagraniczną. To jest wyższa polityka. Natomiast jest zrozumiałe, że jeżeli jakaś firma, szkolenia państwowa czy prywatna, popiera jakiś wygotowy reżim tam w bambuku, no to ten nowy reżim, którego żeśmy forowali, powinien teraz nam się odwdzięczyć, powinien za to zapłacić, no to jest całkiem normalne. Ja nie mam zamiaru prowadzić w Afryce żadnej polityki, bo jesteśmy dalej ze sobą krajem. Ale już po kilku latach, po objęciu przez partię Korwin rządów, już będziemy na tyle silni, że będziemy mogli prowadzić taką politykę. Choćby dlatego, żeby żołnierze mieli gdzie walczyć, bo widzi pan, to jest tak, że ja chcę mieć walkę, to jest najważniejsza sprawa dla prezydenta, dlatego że ja dzisiaj nie dość, że mamy z tych żołnierzy, niby 100 tysięcy, mamy 30 tysięcy żołnierzy, reszta to są jakieś służby tyłowe, bataliony kobiece, generałowie, którzy podobno mają więcej niż armia chińska. Ciężko jest tych żołnierzy. Ale ci żołnierze, jacy by nie byli, są źli żołnierze, na ogół, nie mówię, że wszyscy, tylko bo oni poszli do wojska i dostali emeryturę. Większość żołnierzy idzie się do wojska, bo tam po 15 latach ma się emeryturę i mają 35 lat, prawda, mogą być emerytem, a potem mogą się wydać jako do Legii Cudzoziemskiej, prawda, albo gdzieś tam jako najemnik, albo po prostu za cywila i mam tą emeryturę dodatkowo. Otóż oczywiście tym, którzy teraz są w wojsku, te emerytury będziemy płacili, bo pakta są cerwanta i trzeba dotrzymywać. Natomiast nowi żołnierze nie będą mieli żadnej emerytury. Jak są coś miejscami ubezpieczają, będą mieli przyzwoity żołd za to, trochę wyższy niż obecny. I dzięki temu do wojska będą tylko się ludzi, którzy lubią zabijać. Po prostu ja chcę mieć wojsko zabijaków po prostu zwyczajnie. Człowiek, który myśli o emeryturze, nie jest tam żadnym żołnierzem. Żołnierz chce pojechać, postrzelać sobie, lubi przygodę, prawda, zabiją, może jego zabiją, prawda. On chce sobie powalczyć. Takich żołnierzy chce mieć w armii. I w związku z tym, jak są 100 tysięcy ludzi, ale z nich 1/3 mniej więcej będzie stale walczyła, a to w Sudanie, a to w Afganistanie, a to gdzieś tam, prawda? Po to, żeby walczyła, nie ponieważ służby strażnicze, jak było to w Afganistanie czy Amerykanie, no walczyła. To mają być ludzie, którzy chcą być tam w tym wojnie, bo z góry idą do wojska, wiedzą, że tam będą jechali. I tacy ludzie przestrzelani już, to jest coś, bo każda armia jest zawsze gotowa do poprzedniej wojny. Natomiast my chcemy mieć armię gotową do obecnej wojny. Czyli polityka mniej więcej taka, jak robią to Amerykanie, tylko o tym nie mówią. Dokładnie. Przejdźmy zatem na chwilę od spraw gospodarczych i ustrojowych do spraw obyczajowych. Jedną z głównych zasad, na którą bardzo często się pan powołuje, jest taka stara zasada cywilizacji europejskiej, volenti non finit injuria, czyli chcącemu nie dzieje się krzywda. O ile w tych kwestiach gospodarczych i ustrojowych mam wrażenie, że jest pan konsekwentnym zwolennikiem tej zasady, pytanie, czy dotyczy ona również spraw obyczajowych. Czy jeżeli ktoś nie robi nikomu krzywdy, może robić, co mu się podoba, może zmieniać płeć nawet 3 razy w tym z powrotem, może mieć dowolną ilość partnerów, kochanek, kochanków dowolnej płci, czy może państwo powinno tutaj stać jakoś na straży tradycyjnych wartości? Kilka tysięcy lat naszej cywilizacji nie było żadnego problemu na przykład z homosiami. Homoseksualiści byli, są i będą. Nie było z nim żadnego problemu, po prostu się pojawił, dopiero to, kiedy państwo się to mieszało, zaczęło mi dawać jakieś przywileje. No, to jest ten problem. To samo i tutaj. Problem możemy zrobić w każdej sprawie. Na przykład możemy
załóżmy, że będzie demonstracja onanistów, onanistów jest znacznie więcej niż homoseksualistów, powiem, że tak na obozy 30 razy tyle. Najpierw sobie wyobrazić, że onaniści wyjdą na ulicę i zażądają uznania związku z własną ręką za małżeństwo, prawda, i równouprawnienia i dawania dźwięk podatkowych z tej okazji. Bo oczywiście stanę się drogami społeczeństwa. Prawda? W tej chwili tego nie robią, więc nie ma z nimi żadnego problemu. Otóż problemy powstały dopiero wtedy, gdy się państwo to wmieszało. My się nie będziemy tego mieszali, jeżeli ktoś sobie prywatnie ma ten, natomiast kiedy jest problem, że człowiek ma tam trzy żony? No, tylko wtedy, kiedy państwo udzieli się małżeństw. Póki tego nie było, Piłsudskimi odwiedzony, tak? Z jedną zabrać ślub katolicki, z drugą protestancki. I co się stało? Nic się nie stało. Nic się nie stało. Czyli państwo jakby nie miesza się w kwestię... Ale się do tego nie mieszało. Gdyby się państwo nie będzie mieszało, to nie będzie żadnego problemu. Ja osobiście uważam, że państwo nie powinno udzielać żadnych tam zniżek małżeństwom, żadnych przywilejów i tak dalej. I wtedy nie ma żadnego problemu. Teraz homosie to nie, homosie nie zawiązają żadnych małżeństw. Rozmawiałem z takim moim kolegą homosiem i on mówi, nie, jak to żona, przecież po to jestem homoseksualistą, żeby nie mieć żony. Jakiś nonsens, prawda? Także to jest problem z tymi ciągami półgejami, prawda? Nasłanymi agentami, którzy chcą zniszczyć naszą rodzinę. No, z nimi jest problem. I oni się domagają na przykład przywileju, żeby para homosi miała takie przywileje jak ten, ale gdyby małżeństwo nie miało tych przywilejów, to by nie było problemu w ogóle, prawda? A poza tym pamiętajmy, jeżeli nawet byśmy utrzymali obecną zasadę, to małżeństwo ma przywileje podatkowe tylko i wyłącznie dlatego, że może mieć dzieci. Bo mamy nadzieję, że będą produkowały dzieci dla państwa. No to rzecz jasna, para homosiów mieć dzieci nie może. Z tym żadnych przywilejów podatkowych mieć nie może. I te wrzaski są całkowicie nieusprawiedliwione. Kolejna kwestia, pański stosunek do kobiet. Stosuje w mediach bardzo często. Co do odpowiedzialności myślone. Pytane przeze mnie dzieci mam dość pozytywny stosunek do kobiet, bo nie o tyle wiecie. Bez kobiet by się ich nie zrobiło. Pytanie, czy zamierza pan w przypadku przejęcia władzy w jakiś sposób regulować prawnie udział kobiet w polityce, ograniczać bądź nie ograniczać prawa wyborcze kobiet generalnie? Czy pana stosunek do kobiet w jakikolwiek sposób przełożyłby się na uregulowania? Nie ma pójdzie na dowolne spotkanie polityczne. Zobacz pan, że kobiety jest 50 razy mniej niż mężczyzn. No zgadza się. No i w tym momencie dawanie parytetu kobietom jest bez sensu, prawda? To jest zmuszanie kobiet, by coś robiły, czego one wcale nie chcą. Także. Czyli w tej kwestii państwo też powinno pozostać jakby ponad to, nie ograniczać roli kobiet, ani nie promować. Ja nie mam żadnych przecież, jeżeli jednym z moich bohaterek, bo jest lady bohaterowa, prawda, to ja nie mogę przeciwko kobietom w polityce, tylko ta kobieta musi być wybrana. Nawiasem mówiąc, kobiecie łatwiej być wybranym, jak głosują mężczyźni. Kolejna kwestia, osoby niepełnosprawne. Jaki jest pana stosunek do tej kwestii? Czy uważa pan, że państwo w jakikolwiek sposób powinno wspierać osoby niepełnosprawne? Czy powinny pozostawić to zupełnie prywatnej dobroczynności, fundacjom, prywatnym inicjatywom? Po pierwsze, nie używam słowa niepełnosprawny, bo to jest żal w dzisiejszym. Nie, po polsku nie ma niepełnosprawnych, istnieją inwalidzi. Mamy w Warszawie plac inwalidów, a nie plac niepełnosprawnych. Bardzo nobijące miejsce pochówków w Paryżu nazywa się Les Invalides, a nie jak się nie podoba po francusku, prawda? Istnieje Związek Inwalidów i Rencistów, a nie Związek Niepełnosprawnych i Rencistów. Nie wiem skąd przychodzi polecenie, żeby nie używać słowa inwalida, tylko używać słowa niepełnosprawny. Pozwoli pan, że będę mówił inwalida. Bo niepełnosprawny to jest zupełnie co innego. Na przykład mamy w sporcie, tak? Ma pan kategorię kobiet. Jest to kategoria niepełnosprawna. Gdyby kobieta była pełnosprawna, to by walczyła na innych mężczyznach, prawda? Ona oczywiście jest niepełnosprawna. Mamy kategorię juniorów. To niepełnosprawna. Gdyby będzie równosprawna, to bym startował w kategorii niepełnosprawnej. Kwestia definicji, no ale tak można to zrobić. No to jest bądź niepełnosprawny, prawda? Czyli seniorów, oldboyów, tak? Jeżeli ja gram nawet z bryżu w kategorii oldboyów, prawda? To jestem niepełnosprawny, bo pełnosprawny startował w kategorii obę. No także, ale seniora jest niepełnosprawny.
A co innego jest, jako młody człowiek skakałem z góry 1,65 m, prawda? A teraz i wskoczę na 1,20 m. To znaczy nie jestem niepełnosprawny. Taka jest prawda. Taka jest prawda z różnych powodów. No i tyle. Natomiast mówimy o inwalidach. I znów nie było żadnego problemu z inwalidami. Nigdy. Nigdy. Problem się powstał teraz, bo wie pan, co to jest inwalida. No jeszcze straci jeden palec u nogi, co to jest inwalida, czy już nie, czy jeszcze nie. Zaczyna się dyskusja. Powstaje ustawowe pojęcie inwalidów. Powstaje masa urzędników, którzy żyją z tych inwalidów. Żyją z dawaniem zasiłków i tak dalej. Oczywiście są rozszerzyć tę kategorię, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy. Powstają zupełnie chorobliwe sytuacje. Dla mnie po prostu nie ma inwalidów. Nie istnieją w kategoriach prawnych. No bo ja nie będę mówił ciaczek, bo obciąłem ten nogę dotąd, to już jest inwalida, a tylko dotąd to już nie jest, prawda? Się tym zajmował. Państwo nie jest od tego. Od tego jest dobroczynność prywatna. I to działało zupełnie sprawnie w społeczeństwa, kiedy byliśmy bardzo biedni. Przecież ci inwalidzi nie umierali z głodu, prawda? To teraz jesteśmy bardzo bogaci, wtedy się nie umierali z głodu. Przecież cała kupa nawet teraz, mimo że się ludziom odbiera pieniądze, rzekomo na tę pomoc inwalidom, to mimo to ludzie pomagają, prawda? Pan się odbiera pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To gdyby ludzie wiedzieli, że państwo nie pomaga, że pieniądze mieli, no to by je dawali tym chętnie, ale teraz oni muszą utrzymać, dają 1000 zł na tego inwalidę i drugie 1000 na urzędnika, który się nim zajmuje. To byłoby taniej, gdyby dali 1500 do głowy. Na koniec chciałbym, żeby pan podzielił się z nami swoimi refleksjami z brukselskimi. Jak pan określił ustrój, model ustrojowy, który panuje w tej chwili w Europie, w państwach europejskich i co jest... Nie ma już państw europejskich, jest jedno państwo, nazywa się Unia Europejska, czyli jest Szwajcaria, Liechtenstein, prawda, i tak dalej. Natomiast jest jedno państwo, Unia Europejska. Jeżeli ma pan województwo mazowieckie, województwo mazowieckie by ogłosiło, że prawa województwa mazowieckiego mają pierwszeństwo przed prawami polskimi, byśmy powiedzieli, że województwo mazowieckie ogłosiło niepodległość, prawda? No bo jeżeli dzisiaj prawo europejskie ma pierwszeństwo przed polskim, to znaczy, że Polska nie jest suwerennym państwem. Państwem jest Unii. To dziwne państwo, bo nie ma armii, powtarzam. Ma flagę, hymn prezydenta i tak dalej, natomiast nie ma armii. Policja niby tam jest, ta ustawa o tym, jak policja się tworzy, takiej Europy się tworzy. Więc to jest coś takiego, jak w Ameryce było między 1776, kiedy powstała Deklaracja Niepodległości, a 1985, kiedy powstały te Stany Zjednoczone. Było tam 9 lat, kiedy właśnie nie było wiadomo, czy istnieją ze Stany Zjednoczone, czy Konfederacja Stanów Niepodległych. Taka była sytuacja. Obecnie jest to tutaj w Unii Europejskiej. A to już jest państwo. Tak naprawdę. I to jest państwo, jest kolos na gliniach nogach. Ma zerowy wzrost gospodarczy, kompletny zastój gospodarczy, kompletny zastój demograficzny, dzieci się nie rodzą. Na jedną rodzinę białą przypada 1,5 dziecka, na jedną muzułmańską przypada 8 dzieci, prawda? To jest ta różnica. I to jest zmieniający kraj. Ja mówiłem 20 lat temu, czy 15 lat temu, się pamiętam, kiedy była dyskusja na szlusie do wspólnoty europejskiej. Mówiłem, że przyłączamy nas za ścianę do jego zadupia. Nikt mi nie wierzy, że to jest zastrój gospodarczy. To w ogóle jest kompletny zastrój intelektualny. To znaczy wszystko, co się dzieje w tym bardzo się bredzi. To są brednie. To może zwariować, można się tego wszystkiego słucha. To jest dokładnie tak, jak się za komuny dowolnie w fazie zaczął przemawiać mi o roli klasy robotniczej, o walce z imperializmem i tak dalej. Nie zresztą tego, czy mówił na temat produkcji butów. Prawda? On mówił o walce i tak dalej. Cały w parlamencie europejskim w każdej sprawie mówią tak, o więcej demokracji, praw kobiet, praw mniejszości narodowych, mniejszości seksualnej i walka z globalnym ociepleniem. I niezależnie od tego, na jaki temat jest mowa, to oni o tym mówią. Poseł Iwaszkiewicz mówił w naszej jego grupie politycznej, to jest taka zasada bardzo rozsądna, że wystarczy, że jeden poseł złożył weto i na temat się nie dyskutuje. No i tam jacyś tam ludzie, chyba ci Włosi, chcieli, żeby dyskutować problem tych gejów w Kirgistanie. No i poseł mówił, to ja wetuję. Ale nie, jak można nie mówić o jakimś ważnym problemie, bo Kirgistan. No więc, dobra, ale to i właśnie dobrze. Zgoda, ale w jednym warunku.
który z Was mi zmieni nazwę chociaż jednego miasta w Kirgistanie? Nikt nie mówi. Ci ludzie na każdy temat będą dyskutowali, gadali, nie wiedzą w ogóle o czym mówię, nie wiedzą w ogóle gdzie są. Dziękuję bardzo za wywiad, dziękuję Państwu za uwagę, do widzenia.